Francja w ogniu, Francja będzie płonąć, dojdzie do wielkiej rewolucji. Nieprawdopodobna wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Dzisiaj przedstawiam przepowiednie dla Francji, no, ale to też jest przepowiednia dla Polaków mieszkających we Francji, Polaków, którzy się zamierzają tak naprawdę wybrać do Francji, czy mieszkać, pracować, czy po prostu na studia, na wymianę. Dzisiaj przedstawiam przepowiednie dla Francji, przerażająca tak naprawdę przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Co tam się wydarzy? Czy dojdzie do zamieszek? Czy ludzie zginą? Czy zapoczątkuje to trzecią wojnę światową w Europie Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz To zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie Kiedy wrzucę nowy filmik No właśnie, dzisiaj przedstawiam Przepowiednie Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą Francji, konkretnie dla Francji. Przedstawiałem przepowiednie dla innych krajów, dla Włoch, dla Irlandii, dla Hiszpanii, mówiąc o przesiedleniu ludzi, chociażby przepowiednia. No i dzisiaj przedstawiam przepowiednie dla Francji. Jasnowidz Jackowski mówi wprost, Francja będzie w ogniu. Dojdzie tam do rewolucji, tak, że to będzie coś bardzo poważnego, co będzie mieć praktycznie skutki dla całej Europy. Tak mówi Jasnowidz Jackowski, nieprawdopodobna wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, a przecież większość praktycznie tej przepowiedni jasnowidza Jackowskiego się sprawdziło, zrealizowało. No ja muszę powiedzieć, że przedstawiłem setki tej przepowiedni na moim kanale. To można powiedzieć, że z takim, gdyby przyjąć takie procentowo, tak ile tej przepowiedni się zrealizowało, to ponad 90%. No właśnie, i tu Jasność Jackowski właśnie mówi o Francji, chociaż ja muszę powiedzieć, że z tą wizją przepowiednią spotkałem się już troszeczkę wcześniej. Jasnowicz Jackowski właśnie przestrzegał, że we Francji dojdzie do rewolucji. To chyba nawet była przepowiednia, jeśli się nie mylę, pod koniec 2019 roku, że w 2020 roku dojdzie do rewolucji we Francji, rewolucja w ogniu. Nie, tak to Jasno Wiceckowski właśnie określa. Wiemy, jeśli chodzi o Francję, tam jest nieciekawa tak naprawdę sytuacja. To jest mimo wszystko kraj kontrastu. Z jednej strony Paryż, piękne, luksusowe butiki, turyści i tak dalej. Z drugiej strony na obrzeżach po prostu ludzie, którzy często są niezadowoleni ze swojego standardu życia, tak, z pensji, społeczeństwo, które po prostu niezadowolone z rządów Macrona, co wielokrotnie praktycznie przedstawiałem na moim kanale, tak, gdzie na przykład Macron tego czasu po prostu chciał podnieść akcyzy na paliwa, ale tylko na te paliwa, które używa większość, większa część po prostu społeczeństwa. Na resztę nie chciał podnosić. Ostatecznie się z tego wycofał. Także Macron jest bardzo krytykowany. Zresztą on tam miał swego czasu aż trzy czwarte społeczeństwa, bo przeciwko Macronowi, tak? No to nieprawdopodobne statystyki, jeśli chodzi o poparcie. Można mieć poparcie, tak? Większe lub też mniejsze, ale jeżeli trzy czwarte społeczeństwa nie popiera polityka, to jest to tragedia, tak? to Nawet nie wiem po prostu, czy tak jest w przypadku dyktatorów jakichś, no to nawet dyktatorzy mają po prostu jakiś odsetek ludzi, którzy ich po prostu popierają. Natomiast rzeczywiście tak tutaj to definiuje Jasno Izjackowski, że Francja... Będzie w ogniu. W poprzednich latach wybuchały tam różnego rodzaju zamieszki, tak były palone samochody na obrzeżach, praktycznie w Paryża, w innych miastach, były niepokoje, bunty społeczne mi się wydaje, może się mylę po prostu tak, że Francja to jest tak naprawdę tykająca bomba, że tam jest potrzebna tak naprawdę iskra zapalna, która doprowadzi do tego, że ludzie rzeczywiście wyjdą na ulicę zacznie się to od jednego zdarzenia jednego wydarzenia, a potem to się rozleje na cały kraj, troszeczkę podobna sytuacja tak jak ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, a więc w Stanach Zjednoczonych jeżeli na przykład pojawi się jakaś sytuacja, tak to miało miejsce ostatnio, a więc tutaj praktycznie atak policjanta na tutaj tak czarnoskórego mężczyznę, gdzie tam przytrzymywał go praktycznie nogą, jeśli chodzi o jego szyję. Już nie pamiętam, jak ten mężczyzna nazywał się. Ostatecznie ten mężczyzna zmarł. No, nie chcę mówić, czy to był atak, czy nie, po prostu, czy, czy prawidłowe działanie policji. W każdym razie ta sytuacja później prowadzi do całej lawiny działań społecznych. Ludzie wychodzą na ulicę, protestują, <laughs> Przepraszam, protestują? No, i potem po prostu protestują przed posterunkami policji, palą śmietniki, tak, manifestują, rzucają koktajlami motowa. To jest tak naprawdę iskra zapalna dla społeczeństwa, tak, żeby właśnie ludzie wyszli na ulicach. No, i tutaj podobna może być sytuacja właśnie z Francją. Tu może być podobna właśnie sytuacja z Francją, z Paryżem. Też trzeba pamiętać, że to jest kwestia tych oboszczeń, które mają miejsce coraz więcej. Tutaj ludzi jest niezadowolonych z tych obostrzeń które mają miejsce w Europie. Może nie chodzi tutaj o słuszność tych oboszczeń, bo co do słuszności wiele osób się na to e, zgadza, ale problem jest tego typu, tak jak na przykład ludzie, którzy zajmują się gastronomią, że oni po prostu tradzą, tracą miejsca pracy, tracą po prostu firmy, które budowali całe życie, biorą na te firmy kredyty, na przykład na restauracje, tak na zatorowanie, na personel, e, po prostu opłacają i tak dalej. I jeżeli to wszystko stoi, nie funkcjonuje, oczywiście są różnego rodz roz roz rodzaju rozwiązania, rozwiązania, tak można zamawiać na wynos, to jedzenie i tak dalej, ale czasami to nie wszystko rekompensuje tutaj tak wkład finansowy, no i ludzie tracą biznesy, muszą się przebranżawiać. To nie jest takie proste, tak? Tracą po prostu cały swój dobytek idą z torbami, no i coraz większa fala praktycznie ludzi pojawia się. Poza tym tutaj jest zupełnie inne zjawisko, ponieważ e, tutaj warto dodać, na przykład o tym Zackowski nie mówił, że pojawia się fala ludzi niezadowolonych z działań polityków e, w związku z koronawirusem, ale mm, chodzi tak naprawdę o to, że ludzie mówią tak, że już minął pół roku. Politycy powinni coś zrobić, żeby po prostu poradzić sobie z tą falą koronawirusa. Na początku ludzie się godzili na to, a więc był ten lockdown, zamykane restauracje i tak dalej. No i ludzie na początku mówią tak, to był po prostu efekt szoku, na to się wszyscy po prostu godzili, tak, bo to przyszło szybko i nagle. Natomiast po pół roku ludzie mówią: no OK, ja zamknę restaurację, zamknę gastronomię, no ale dlaczego po prostu? Dlaczego po prostu mam zamykać swój biznes, który budowałem przez lata, zatrudnienia pracowników? Dlaczego rząd po prostu nie ma żadnych rozwiązań wypracowanych? Czy jeśli chodzi o na przykład logistykę dotyczącą służby zdrowia, czy jeżeli po prostu, jeśli chodzi o jakieś standardy, tak, które mogłyby uchronić. No i ja nie mówię, że ja, ja mam gastronomię, ja jestem zwykłym, skromnym youtuberem. Natomiast mówię po prostu w kontekście, że ludzie w ten sposób myślą, tak, że ile tak naprawdę to, to czasu trwa? I skąd mamy mieć pewność, że to jeszcze potrwa miesiąc, trzy miesiąca, może jeszcze po prostu kolejne pięć lat, i kompletnie po prostu jeszcze kolejne branże pójdą z torbami? I tutaj się pojawia największy, największy po prostu bunt i coraz większe niezadowolenie społeczeństwa, tak? W związku właśnie z tym, co ma miejsce. Natomiast i Jackowski właśnie mówi, że dojdzie do rewolucji we Francji. To też jest sytuacja tego typu, że koronawirus, praktycznie tutaj lockdown powoduje, że agresja rośnie w stosunku do polityków, że ta agresja jest po prostu przenoszona na polityków. E, to też można było zobaczyć na przykład w Polsce, ta agresja była w stosunku do e, tutaj Mateusza Morawieckiego, premiera Polski. E, czy uzasadniona, czy też nie, to już ciężko jest mi powiedzieć. I tak samo była ta agresja e, taka po prostu w stosunku do ministra zdrowia. Chociaż jak on był ministrem zdrowia, to trzeba mu oddać, nie było aż tak dużo przypadków osób zakażeń. Tak to ma miejsce teraz. E, tak? czy Pytanie, czy to jest rzeczywiście była jego zasługa, czy też to już jest inna sprawa, natomiast jakby po prostu ludzie tak utożsamiali bardzo często ten koronawirus z nim, często mylnie i była taka agresja, było takie niezadowolenie, tak jakby w stosunku do właśnie tutaj profesora Szumowskiego, ministra zdrowia, byłego ministra zdrowia. No a teraz czas pokazuje, że no na dobrą sprawę, wolelibyśmy wrócić do tamtych czasów, gdzie było tych przypadków po 500, po 1000 dziennie niż dzisiaj mamy po 15 tysięcy osób zakażonych dziennie, tak? E, oczywiście, wybierając tak naprawdę mniejsze zło, nie mówię w sensie ministra zdrowia, tylko mniejsze zło w sensie liczby osób zakażonych, no bo każdy z nas po prostu chciałby mieć taki scenariusz, żeby tych osób w ogóle nie było zakażonych, no ale e, oczywiste jest to, że wolelibyśmy po prostu, żeby tych osób było 1000-1500 dziennie zakażonych, niż to, co ma miejsce teraz, kiedy to nagrywam aktualnie, 15 tysięcy osób zakażonych, tak? To pokazuje kompletnie, że rząd Prawa Sprawiedliwości kompletnie sobie nie radzi z problemem koronawirusem, tak, to nie jest problem społeczeństwa, bo społeczeństwo wie jak się po prostu zachowywać, wie jak funkcjonować, no, ile tak naprawdę może nastraszyć ludzi, nosicie maseczki i tak dalej, no, 90 ponad procent ludzi nosi maseczki, 99 procent. zawsze są jakieś odsetki po prostu, tak, odstępstwa od tego, którzy nie noszą maseczki, no, ale to zawsze się znajdą czarne owce, Na no, mimo tego po prostu, no, yy, Wiemy, ile jest faktycznie tych przypadków koronawirusa w Polsce. Pytanie jest też takie, jeśli chodzi o tą przepowiednię, tutaj jest z Jackowskiego dotyczącą Francji. Czy ta sytuacja, która będzie mieć miejsce w Francji, ona zapoczątkuje strajki też w kolejnych państwach? Czy kolejne państwa przyłączą się praktycznie do tych manifestacji, do tych protestów i Francja nie stanie na czele po prostu państw, gdzie dojdzie do wybuchu rewolucji? Tutaj pamiętajmy, że pod tak naprawdę tą rewolucją może się kryć wiele kwestii, na przykład niezadowolenie społeczne, bezrobocie, w robocie, na przykład, po prostu gorszy standard życia, utrata miejsc pracy, niezadowolenie w stosunku do polityków. Tak, no wiele tak naprawdę kwestii może tutaj być, jeśli chodzi o tę sytuację, która będzie mieć miejsce. Tak, tak czy owak, zobaczymy, czy ta przepowiednia się zrealizuje. Nie wydaje się, że tylko to jest kwestia, po prostu tak powiedziałem, iskry skry że potrzebne jest jakieś jakieś zdarzenie, które doprowadzi do tego, że rzeczywiście ludzie po prostu tam wyjdą na ulicę. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dostaniesz powiadomienia, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie też w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Być może ktoś z Was mieszka na co dzień i żyje po prostu we Francji. Jakie są Wasze opinie, odczucia, bo przecież mój kanał, moje filmy oglądają ludzie z całego świata, nie chwalą cię, ale po prostu Polonia, tak, która na całym świecie mieszka, więc możecie pisać, jakie są uczucia właśnie, jak się żyje we Francji, bo często po prostu to siedzi w społeczeństwie, musi być taka iskra zapalna, żeby to wyszło faktycznie z ludzi, no ale często po prostu to niezadowolenie społeczne jest bardzo duże, tak. To wszystko, się pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!